Hej kochani, witam wszystkich. Z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Gritfall. To będzie dzisiaj jedyny odcinek na kanale. No i oczywiście jeszcze postaram się wrzucić Inktober. Oczywiście, ponieważ próbuję to zrobić. Teraz tak, mamy naszą Afrę, mamy Kurta, tak sobie pomyślałam, że jego weźmiemy. Do powrotu do Jaskini Wiedzy, czyli tych misji, których Siora nie do końca jest pewna, nie bardzo chce chyba je wykonywać. Dlatego teraz mamy za zadanie porozmawiać z nimi znowu właściwie, wygląda na to. Zapytaj młodych ludzi o jaskinie wiedzy. No to dobra. We are happy to see you again. You will always be welcomed as friends here. Thank you. I'm glad to see you too. But we came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkus meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound? It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Year One. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renaigse to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkus will never do such a thing. What needs to be done will happen, no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vedhadgenadu. Entering there will not be easy, but you will have to discover the rest by yourself, like true apprentices. Thank you, Morian. And fear not. No one will ever learn what you have entrusted us with. Martwi mnie to. Naprawdę mnie martwi to, że nie możemy wziąć z nami Siory, która by nam pewnie sporo wyjaśniła, a tutaj nie chcą nam... musimy iść na szybką podróż. Zamiast tam ja proponuję udać się na naszą szybką podróż tutaj i udać się do tego miejsca, do którego musimy. Cały czas się zastanawiam, czy to, że byłaby z nami Siora, ułatwiłoby rozpoznanie, bo w sumie... Kurczę, no strasznie się waham, nie wiem. Dobrze, jeszcze pomyślę teraz w trakcie szybkiej podróży, bo zawsze nas rzuca do tego punktu ładowania, czy zamienić się na Siorę, czy zostać przy Karcie. No dobrze, jak widzicie, postanowiłam jednak zaryzykować zabranie z nami Siory, ponieważ jest duża szansa, że ona nam będzie w stanie sporo wyjaśnić rzeczy. W końcu to jest mądra dziewczyna. Stąd pochodzi, to powinna mniej więcej znać zasady, wiedzieć skąd się co wzięło i w ogóle. Będziemy jeszcze oczywiście chodzić tak troszeczkę bokami, bo wciąż szukam pozostałych tekstów, bo mamy ich tutaj tak naprawdę niewiele. Widzę zwierzątko, którego jeszcze nie mamy w bestiariuszu, bo nie miałam serca na niego się rzucać z Didą i czy innym mieczem. Tu są ładne przejścia, mogliby tutaj coś wrzucić, ale nie. Tarki. Uciekłeś, co? Przede mną. Czy tu jest droga jakaś do góry? Ej, puśćcie mnie, tu jest coś? Chyba nie. Nie, a szkoda. Wygląda jakby było. No cóż, taka polana nie dla nas. Ale korci, żeby tam wejść. Trochę surowców do naszych eliksirów, bo zawsze się przydają. Tam widzę droga dalej. Czyli jednak nie. Niczego nam tutaj nie zostawili. Co najwyżej możemy utknąć na drzewie. O, właśnie. Niewidzialna ściana! Gdzieś się udało przecisnąć jednak. Dobrze, to chodźmy. Zobaczymy. Jeżeli tu są ludzie, to będzie problem, bo Siora może reagować negatywnie. Jeżeli nie, to tam ktoś stoi. Czy tam stoją bandyci? Tak mi się wydaje. Bo my idziemy na wprost. A tam chyba są bandyci po tamtej strony. Chyba tak. No to chodźmy się przywitać. If this savage spoke the truth, we'll be rich soon. I don't like the thought of staying here too long though, in case our corpse's cousins turn up. But we need to find a way to force this bloody root door. No nieładnie. Hey, what are you doing here?
We could ask you the same question. Except we found this place first. The treasure is ours. So I suggest you disappear. Fast. Listen, we didn't mean to bother you. We were only exploring the area. But perhaps you could tell us exactly what you're doing here. Huh. You look like nobility. And we don't want any trouble. We also are, explorers. We discover secret places. That type of thing. Really? And you found one near here? Yeah. We managed to convince a savage to talk to us. And he told us there's a holy cave not far from here. The kind of place where the natives hide their treasures. But be careful, eh? It's ours. And how do you plan on entering this cave? Well, with enough explosives, we'll eventually get through those roots blocking the entrance. It's only a matter of time. I see. Very subtle. And the Islander didn't tell you anything about this? He didn't really have the time. And he didn't have a key on him. Just some bloody seeds. Anyway, now that you know what we're doing here, you better leave. Coś mi mówi, że będziemy się z nimi bić. Nie będę im proponować złota za odejście, bo sami się przyznali przed chwilą, właściwie nie widząc nas niby, że zabili tego człowieka, więc nie ma co. Spróbujemy ich przekonać, jak się nie uda, to będziemy się walczyć z nimi. A i tak potrzebujemy tych nasion, które mają. Listen, I don't want to worry you, but you are taking a big risk by staying around here. When the Islander's clan notices his disappearance, they will come for him. You can imagine what will happen then. Yeah, you're not wrong. With the time it will take to craft enough explosives, we may end up with a whole tribe after us. Never mind, guys. We're leaving. Fast! A no właśnie, i tam bieda go leży. Co za ludzie, no. Ojej. No nie możemy w ogóle wspomnieć nic o nim? O. O. Złote monety, buty i topór. No niech będzie. Kurczę, jaka szkoda. Teraz spróbuję jeszcze zagadać z Siorą, czy coś ma więcej do powiedzenia tutaj na ten temat. Siora? Sorry, nie to. Karanc, do you need something? I must leave you. See you later. A Afra, bo oni czasami tak jak się ich o coś zapyta, to... Desarde, I'm happy to see you. Can I do anything for you? To czasami można się o czymś fajnym dowiedzieć. To już wiemy. I must leave you. Mało, że można się coś ciekawego dowiedzieć, to jeszcze często gęsto pojawiają się nowe misje. Kurczę, tyle fajnych miejsc. No stamtąd przyszliśmy. Mógłby tu być gdzieś dziennik albo skrzynia. O, tam jest jakieś przejście. Tam jest jakieś przejście, podoba mi się. Mogę tędy wejść tu po coś? Ciekawe, czy tędy fabuła ogólnie prowadziła. Wiecie co? No podoba mi się tutaj. Na pewno mam jakąś rudę do zebrania. Oj, i tyle. Oj, czekaj. Znaleźliśmy wejście. To pewnie na zasadzie, gdybyśmy jednak z tamtymi nie walczyli, albo ich nie przekonywali, żeby sobie poszli, to pewnie to było coś takiego... Ej, no poważnie, nic tu nie ma. Taka fajna dziura w skale. No macie rację, jeszcze się zatnijmy tutaj wszyscy. Ja sobie jednak pójdę, bo tu znaleźliśmy tylne wejście, ale ja sobie jednak pójdę głównym, ponieważ będzie się to pewnie wiązać z jakąś fajną animacją. A ja lubię fajne animacje. Albo przynajmniej dialogiem. At last, we made it here. How do we get in? Look around. There has to be a way. Ej, no ale to wiecie co? Powiem wam, że to jest takie zabawne trochę, że o to pyta nasza Desarde, bo ona już to robiła wcześniej, powinna wiedzieć. This stone and this door remind me of the place where the Tiana Hakadactas went into hiding. You're right. We'll probably have to use a seed here as well. But we don't know which.
Here is my offering to the Cave of Knowledge. To znaczy, wydaje mi się, że już wiemy, jakie nasiono. There. Place the seed on the stone. A mogę nic nie robić? Ciekawe po co? Siora na razie nam się tutaj negatywnie nie odwraca, więc jest dobrze. O, jaskinia wiedzy, jakaś ty ciemna. Ze światełkiem czy bez? A, tak się światło odbija. No dobrze. Chodźmy dalej. Badaj jaskinie wiedzy. I tu gdzieś powinno być otwarte przejście, które wysadziliśmy w powietrze też. Tak przypuszczam. O. No dobra, wygląda na to, że w prawo by wypadało ogólnie iść chyba. Skoro z tamtej strony miałam dodatkowe wejście, więc wejdę sobie na chwilkę tutaj. Może coś tu leży, a może jest po prostu to przejście, które widzieliśmy. O, jest i przejście, dokładnie. Ale to tu jest więcej rzeczy w takim razie. Jak ładnie. No dobra. Tutaj nic nie leży, bo by się świeciło. Tu jest jeszcze jedna ścieżka. O, i ona się nie łączy. O kurczę. Dobrze, musimy sobie wybrać po prostu najpierw jedną iść nią, a potem ewentualnie wrócić do drugiej. Tak by to wyglądało. O! Tu jest ślepy zaułek. O, ale chyba dostaliśmy się tam, gdzie mieliśmy się dostać. Ale wygląda na to, że tak jakbyśmy się tędy nie mogli tam... To nawet lepiej, bo chciałabym to jeszcze móc sobie zobaczyć. To wygląda jak jakieś balkony. Widzę już na dole miejsca do badania przy ołtarzach. Z tej strony pewnie też są. Podoba mi się to. Czyli poszliśmy ścieżką taką poboczną bardziej w tej chwili. Chodzę do każdego, bo może coś się tutaj kryje oczywiście. I tu może będzie zejście na dół? O, dokładnie. A, czyli jest dobrze. Zawiniemy koło. Zrobimy nawrotkę. Nic tu nie wisi, nie widać, żeby coś wisiało. Mam na myśli stwory i potwory, tak? Przeszukaj obszar, zbadaj jaskinię. A nie, czyli tylko tam. No dobrze. To znaczy, widzę, że tu można podejść, ale tu chyba nic nie ma jako tako. Nie. Tam u góry jeszcze coś można zobaczyć. Można? Czy to jest tak jakoś po prostu zaznaczone na tej mapie dziwnie? A, po prostu dziwnie zaznaczone. Tu i tak nie da się już dalej wejść. No dobrze. Zbadajmy je po kolei w takim razie. The character has changed. He now resembles an Onol Menawi. You're right. They even depict his bond to the forest. To jest nasz Mateo. Nie, to są ci, co się zmieniają w te stwory. It seems like this painting depicts some kind of ritual. Yes. The character at the center is pouring blood on a stone. And one of these giant creatures that the natives call Nardigs is present. The location looks like the stone circle where we met the two young natives. Someone's coming. Let's hide. If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. Where are you going? We must leave before they discover our presence. Someone's coming. Let's hide. If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. No dobrze, to ja myślałam, aha, oni tędy idą, no dobrze. Myślałam, że oni są tam, gdzie jest wykrzyknik. A, stanęliśmy nie na tym balkonie, co trzeba.
Teraz jeszcze sobie weźmiemy, jeżeli to ma jakieś znaczenie, zamglenie, żeby nas było trudniej wypatrzyć. No dobrze. Wypatrowywać. Esku halen, esku walg medagengu selergem antadabem, avenundanum. Mach, es boglen daiga nidau, a jigi dames etier komelei. Kair to, Morian, ages radai da radi dau em tairger began. Kau den nes greta komolei, nas oltargo tu, vregtet et mad advat. Abud antadab me en ekekam, no adaholik. Czyli co poszpiegowaliśmy, to nasze. Czy mi się efekt zamglenia zniknął? Jeszcze tu nie byliśmy, chciałabym tam iść. No dobrze, wyjdźmy z jaskini, tak jak nas gra prosi. Niech będzie. No dobra, niech będzie tędy. To znaczy już aha, musimy dojść do punktu, w którym sobie będą rozmawiać, tak? No dobrze, i mam... Założę się, że się tutaj... Zaraz, ja sobie zapiszę grę. Dobrze, dobrze. Chodźmy dalej. Tu się pewnie spotkamy z kimś. Jestem prawie pewna. The paintings in the cave were magnificent and have taught us so much. It is obvious that they depict the bonding ritual and its consequences. It is by pouring their blood on the raised stones that the natives become metamorphs. I'm not really sure if I follow you. And yet it's clear to see. The islanders think that their ritual has magic consequences, but there must be some sort of contamination in their blood as they pour it. The only way to verify this theory is to attend a full ritual. We must attend Yewan's. How will we know when it takes place? Dunkus said it would take place after the young people visited the cave, and they will most likely need some preparation. We should go to the Holy Circle of Kurganau tomorrow. What do you say? Will you come with me? I hope that Dunkus will not be too angry after seeing us there. Let's take some time to rest, and then we'll go back to the place where we met them. No dobra, wygląda na to, że Siora na razie nam się tutaj nie rozkleja dziewczyna. Nie reaguje jakoś negatywnie na to, co się dzieje. Chciałabym wejść do jaskini, ale obawiam się, że tam są dzieciaki i nie bardzo mogę. Aha, mamy wrócić. Wrócić tutaj. Zaczekaj jeden dzień na rytuał. Właściwie, skoro musimy czekać, to co wy na to, żeby sobie skoczyć, zrobić wycinkę lasu? Gdzieś jest szybka podróż tu blisko, prawda? Nieprawda, ale jest obóz. Z obozu można szybciutko się udać w którąś stronę. Nie wiem, czy Afra to jest dobry pomysł, ale może Siora to jest dobry pomysł na tą drogę. Dlatego proponuję się tam udać. I tak musimy czekać dobę teraz, aż tutaj się wszystko porobi, więc... Uj. Skrótem do obozu, który mnie nie przepuszcza. Mówię wam, coraz bardziej te rzeczy nas tutaj zatrzymują. Dobra, szybka podróż. Podróż poproszę. Dokładnie. I za niedługo sobie tu wrócimy. Ile to zajmie? 16 godzin. No to akurat polecimy, pogadamy i wrócimy. No, to jesteśmy rzut beretem dosłownie. Żeby sobie tu porozmawiać elegancko. To nie jest Konstantin. Jestem ciekawa, jak on teraz wygląda i widzę, że są u góry kwestie dialogowe również. Skoczymy tam sobie. Myślę, że warto. I tak musimy iść na górę w sumie. Ale zobaczymy, co ma Konstantin do powiedzenia na cokolwiek i jak wygląda, bo ostatnio wyglądał strasznie. Teraz. A to jeszcze wyżej jest tamten. To nie z tej strony. Ale dobra, zagadajmy z Konstantinem. Zobaczymy, co tam u niego słychać. O, Pieter tu jest, dobra. O matko, ale ty wyglądasz. My fair cousin! Come closer and tell me what brings you... Allow me to present Afra, an emissary of the Bridge Alliance. She is an eminent naturalist who studies local flora in an effort to find a remedy.
Your Excellency, it is a great honor. You were part of Governor Burren's lost expedition, if I've understood correctly, were you not? Yes, and our research would have borne fruit if it hadn't been so brutally interrupted. I can only imagine. Nevertheless, you are most welcome. Your great learning will certainly prove useful. I implore you, my fair cousin, do continue. We are eager to hear your news. Ech, chyba niewiele więcej mamy do powiedzenia. Ale fajnie, że mamy cały team ze sobą. Już miałam mówić, że coś nam ta nasza Afra zmieniła wygląd na Vasco, ale jednak stała dalej. I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Kto to mówi? Dobra, widzę, że doradca do dyplomacji ma nam coś do powiedzenia. Również możemy się tam na chwilkę udać. W ogóle wiecie co? Tak to mnie uderzyło ostatnio, że my musimy pojeździć po tych większych miastach i sobie zrobić... Tu się idzie na dół, w sumie to nie tędy. Stanęła pod drzwiami. Pojeździć po większych miastach i zrobić sobie turnieje. Tutaj był pan, panie, ty dziwny, ty taki dziwny? Znaczy wiem, że możemy z nim rozmawiać. Pytanie, czy jest po co? Minister. Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? Ach, jednak nie. That'll be all. Goodbye, Your Excellency. W sumie racja, jak jest coś nowego, to zazwyczaj dają wykrzykniki przy tych dymkach. No trudno. Przynajmniej się przywitaliśmy tutaj z ludziami. Teraz tak, wyjście na górę. Są jedne schody. A, tu były jednak. O, schody na górę. Wiecie co, ja to się zawsze gubię w tych lokacjach. One są tam... Tam niżej są schody na górę, czy tu? Ogólnie tutaj jest drabina? Jest, no właśnie. To się nazywa wyjście na wyższe piętro, po drabinie. I tu są dopiero schody. Tam są jakieś przejścia. No dobra, no fajnie sobie to wymyślili. Niech im będzie jeszcze wyżej. A nie, stop, tu był wykrzyknik. Tam chyba na dole może był. A nie, wciąż pokazuje na górę. Tylko nie na tą górę tutaj. Myślałam, że może też coś tutaj znajdziemy przy okazji, tak po prawdzie. Mamy drzwi. Mamy więcej drzwi. Można sobie pochodzić jeszcze, sprawdzić, czy coś ciekawego się... O! 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 Czuję jakieś kolejne... No tak, no bo w końcu jest jeszcze wyjście z innej strony tutaj. Czuję jakieś problemy. Skoro dostaliśmy klucze do gabinetu Konstantina, to chyba były, prawda? Ech, uwielbiam te labirynty. No witam, witam, witam. Porozmawiajmy. Sir de Corsillon. The Sade, my young student. What can I do for you? Nie widzieliśmy się z 1000 lat. Whoa, whoa, whoa! Whoa! To chyba mamy, ale tutaj... Po kolei. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well, let's see. Good, you have traveled great distances. And the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, Desade. Can your old professor still prove himself useful? Jak najbardziej. I found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old professor still prove himself useful? Mm-hmm. I've come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract,
It must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laureen de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Wystarczy. Siedź sobie. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsillon. A ten. Vasco się tak z nami nie żegna. Znaczy, my się nie żegnamy z Vasco w ten sposób. Dobra, żebym się znowu nie zgubiła. Tu są schody. Tu są schody. Tu są schody. No. I ja to się tu lubię zgubić u nich. Za rzadko tu bywamy, żeby pamiętać. A przynajmniej ja. Cześć, Vasco. Co tam? My Tempest. Can I do anything for you? I must leave you. My Tempest. To brzmi o wiele lepiej po angielsku niż po polsku, mój wietrze. No dobrze, rozumiem, że po dokumenty to byśmy się musieli... Właściwie archiwum jest jeszcze niżej, czy tutaj już można? Niżej. To spróbujmy sobie iść tu, na dół i zobaczymy, co znajdziemy. I myślę, że tą misję dalej z... tą Afry misję, co robimy, to już sobie zrobimy w kolejnym spotkaniu. A tu chodźmy już do tego archiwum. I tak tam musimy czekać i tak... Oj. Dobra. No dobrze. Czy tędy się tam da przejść? Teoretycznie. Tak. O! Blisko. Akt własności obszaru wycinki lasu. Po negocjacjach pomiędzy wodzem Duncasem, a gubernatorką de Morange, jakoś tak mówili, odnośnie ziemi w regionie Svenvar, jakoś tak, postanawia się, że będące przedmiotem umowy ziemie stanowią odtąd wyłączną własność kongregacji kupieckiej. Wspomniany teren ma służyć do prowadzenia działalności w zakresie pozyskiwania drewna. Dostęp do ziemi posiadają wyłącznie obywatele kongregacji. No to nie fajnie, jeżeli chodzi o biednych tubylców. To im się nie spodoba. Pytanie jeszcze, czy oni wiedzieli, na co się piszą? Chociaż z drugiej strony oni chcą tam tylko posadzić drzewa, więc to też troszkę inaczej wygląda. Ale to z kolejnej drugiej strony, to też ma takie średnie w sumie zastosowanie, bo oni chcą sadzić drzewa, a tamci mają polane po to, żeby wycinać z niej drzewa na stałe. Mam wrażenie, że oni się tak nie do końca dogadali. Dobra, moja droga, dobrze, że nie mieszkasz za daleko od nas. My mieszkamy tam na prawo, ona mieszka gdzieś tutaj na lewo. Jak do tej pory była bardzo pomocna, może uda nam się z nią rozwiązać tutaj jeszcze ten problem. Fajnie by było. Witaj. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? To już chyba pytaliśmy wszystko. I need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them. As is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft.
It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcelion. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. Goodbye. No i znowu... Sir de Corcelion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed. And I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we can exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve. But several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand. But I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision. No dobrze. Myślę, że z Duncanem porozmawiamy sobie już w kolejnym spotkaniu. A tu sobie skończymy, dlatego dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!